1, 2, 3, 4, 5 czerwonych świateł. I światło zgasło w tym momencie. Dobrym startem kokosz. I już mamy Astona w ścianie. White Ranger kończy wyścig. Kolizja ze swoim kolegą zespołowym. Bezpieczeństwa, mamy kierowcę poza dole. No i zobaczmy, w tej chwili samochód bezpieczeństwa zjeżdża do alei serwisowej. Kokosz ma w rękach restart. Zobaczymy, jak to rozegra. Miejmy nadzieję, że... Mamy Alfa. Tak. MKX najprawdopodobniej zjeżdża. Oj! Mamy KJD w bandzie. Miejmy nadzieję, że tam nikogo jeszcze nie zahaczył. Chyba nie. Stał tam na środku. Pointery, także to są warunki na intery najprawdopodobniej, to by wyjaśniało to zarzucenie. To jest naprawdę bardzo dużo na przestrzeni jednego okrążenia. Nie zapominajmy, że minęła dopiero połówka takowego okrążenia, a Bartek Klaudel odrobił już masakryczną ilość czasu, bo ponad 2 sekundy w przeciągu jednego sektoru. Także no, te intery naprawdę wydają się być bardzo dobrym wyborem. Jeżeli wykorzysta je w tej chwili w 100%, no to będzie... W tej chwili Bartek Klaudel wyjeżdża na prostą startową, jeszcze rozgrzewa opony i teraz rusza, ale nie zaskoczył kokosza. Oj, tam SK w kokosza troszeczkę, wydawało mi się. Poza torem Dariusz Porzecki będzie mógł to wykorzystać. Cóż za optymistyczny atak. Oj, oj, oj. Jednak Lordzik ścina. No musi... Savus SK, który będzie pierwszy SK. Oj, 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 oj. Kawałek skrzydła. No SK tutaj... SK bardzo optymistyczny atak. Kokosz musi być wściekły, chociaż teraz, że cytując klasyk, no to karma dopadła jednak SK i trochę. I mamy w obróconego, bez uszkodzeń skrzydła. No, Lordzik tutaj na limicie naprawdę będzie... Broni się Bartek. Jednak który będzie pierwszy do Asorts? Mamy kierowcę Ferrari na prowadzeniu. Jak jest DRS, to je, podobno... Jest, już zdążył. Już ma ten DRS. Podobno jak jest DRS, to są... Jak jest DRS, to podobno można już jeździć na slickach. No nie wydaje mi się, żeby to były warunki na sliki, no ale... No ale cóż... W tej sekcji to teraz przejeżdżają kierowcy. Jeszcze nie wygląda na sliki, ale już się zbliża do tego momentu. No i Klaudel zjeżdża na hardy, Lordzik zostaje... zjechał na medy, także no... W końcówce wyścigu będzie to kluczowe. Wiem na pewno, że było możliwe przejechanie 11 okrążeń na softach. Co robi Darek? I Lordzik spin. On ryzykuje. Jednak już myślałem, że teraz Alfa Tauri poleci. Oj, i teraz AGJ w tym samym miejscu. Oj, i jeszcze Barnold. Co się tu dzieje się dzieje? Na tym przesychającym torze. Radio zbiera żniwa, mamy safety car. Mamy sam. O mój Boże. Trzech kierowców uderzyło w ścianę, mamy Kacper. Jeszcze Kacper. Ale przejeżdża, bash stop, no i ma czwórkę. Oj, 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 no dobrze, że tutaj jeszcze nie zrestartował, no bo byłoby z tym krucho. Dobry restart kierowcy McLarena. Ferrari będzie się wciskało pod MKX-a na softach, dokładnie, i będzie wykorzystywał te opony, wypycha troszeczkę, więc ja bym na miejscu Ferrari zwolnił trochę, oddał tą pozycję, nawet jeżeli miałbym stracić dwie, no bo może to być kruche dla Lordzika, jeżeli do tego dobiją się sędziowie. Jeszcze Lordzik w tym momencie wyprzedza Bartka, chyba Bartek troszeczkę odpuścił.
przepuszcza. Trójka kierowca. Kierowca McLarena. Także możemy się spodziewać ataku w niedalekiej przyszłości. Tutaj widzimy, troszeczkę Kokosz odpuścił, żeby możliwe, wsiąść że bardziej zakręt. Do bastopu, bo bardzo blisko. Albo będzie. Albo już przed Blanchimont. Jednak jest przed Blanchimont uprzedzenie. Martek chyba nie ryzykuje. Albo ma jakieś uszkodzenia, ale chyba nie. Tutaj mamy walkę. Już przed Bartkiem Kochalandem. Bartek się nie broni. Także... I mam Dariusz... Dariusz Pożelski poza torem. Mogą być tam uszkodzenia do niego skrzydła. Bo jednak przydzwonił w tą ścianę. SK19. To jest cud, że on dalej jedzie. Mamy teraz chyba kolejne uszkodzenia. Przydzwonił w bandę, no naprawdę bardzo mocno. No, nie wiem, jak on dalej jedzie. No i będzie atakował Kokosz w tej chwili. Przestrzelił Lordzik, ale mogło to być właśnie celowe, żeby mieć DRS, żeby wyprzedzić w tej chwili Kokosza na Camel Straight. Barnold opuszcza sesję gry, no jemu w tej chwili już podziękujemy za wyścig. Ale Lombard jeszcze to może wykorzystać, jednak nie ma otwartego do niego. Przepala cały RS. Mamy otwarty DRS. W tym momencie kierowca z czerwonym bykiem w nazwie i na bolidzie obejmuje prowadzenie. Lordzik z Lumbarem. Teraz jakieś to zamiany walki. Jednak wyścig na pewno się skończy tak, że Kokosz go wygra. Jeżeli nie popełni żadnego błędu. Jednak jeszcze są Rouge Radio. Przejechane bardzo ładnie. Jeszcze jedyne, nie mamy już jakichś bardzo podstępnych zakrętów, bo to jest najbardziej podstępny zakręt na tym torze. Lumbar w tym momencie wyprzedza Lordzika. I już... I wygrywa. To już wiem, że wygrał Lumber na drugiej pozycji. Lordzik na trzeciej. 2-3 dla Stajni z Maranello. MKX dowozi dla Mercedesa 12 punktów. Dariusz Pożelski, piąta pozycja ze startu. Chyba z 13 albo 12, tego nie pamiętam. Wpada na linię mety Bartek Claudel, na pewno z dużą ilością nieszczęścia. W całym wyścigu z samochodami i bezpieczeństwa kończy swój wyścig na pozycji numer 6 SK911. Jeszcze musi dojechać. Dev w tym momencie zgarnia te dwa punkciki. Cztery. A, cztery, przepraszam. Cztery.